Książę Louis skończył 5 lat. Z tej okazji, zgodnie z tradycją, opublikowano w sieci nowe zdjęcie arystokraty. Jak się właśnie okazało, była to również okazja dla księżnej Kate do wyłamania się z tradycji, którą sama zapoczątkowała. Najmłodszy syn księżnej Kate i księcia Williama 23 kwietnia obchodzi urodziny. Louis kończy w tym roku 5 lat. Ze względu na swój wiek nieczęsto pojawia się u boku rodziców, ale podczas kilku uroczystości, które uświetnił swoją obecnością, udowodnił, że bliżej mu do natury niepokornego arystokraty. Podczas obchodów platynowego jubileuszu panowania nieżyjącej już królowej Elżbiety skupił na sobie całą uwagę mediów, świetnie się bawiąc, strojąc przy tym zabawne miny. Z okazji urodzin na oficjalnym Instagramie książęcej pary pojawiły się nowe zdjęcia księcia Louisa. Rośnie jak na drożdżach, a fani brytyjskiej rodziny królewskiej zgodnie orzekli, że zaczyna coraz bardziej przypominać swoją mamę. Przy okazji wyszło na jaw, że podczas tej okazji księżna Kate postanowiła zerwać z tradycją. O czym mowa? Księżna Kate wielokrotnie podkreślała, że pasjonuje się fotografią. Prześmiewczo określiła się nawet jako entuzjastyczny fotograf amator. Do tej pory przy każdej okazji chętnie robiła zdjęcia całej trójki dzieci, a efektami dzieliła się w mediach społecznościowych, najczęściej w dniu urodzin pociech. Inaczej sprawa wyglądała w dniu 5 urodzin księcia Louisa. Dumni rodzice uczcili tę okazję, publikując nowe portrety chłopca. Jak się okazało, zostały wykonane przez fotografa Millie Pilkingtona na początku tego miesiąca. W ramach zerwania z tradycją księżna Kate nie stanęła za aparatem, jak to do tej pory robiła. Sama za to pojawiła się w kadrze. Na pierwszym planie widać jej najmłodszego syna, ale księżna załapała się do zdjęcia, stojąc w rogu i prowadząc taczkę, w której siedzi zadowolony Louis z zawadiackim uśmiechem na ustach. W zeszłym roku książę William i księżna Kate podzielili się 4 zdjęciami księcia Louisa bawiącego się na plaży, w pobliżu wiejskiego domu rodziny w Norfolk. Księżna Wali jest autorką tych urokliwych fotografii. W piątek 21 kwietnia, w 97. Urodziny królowej Elżbiety, pałac opublikował nigdy wcześniej niewidziane zdjęcie monarchini z jej wnukami i prawnukami. Fotografia także została zrobiona przez Kate w Balmoral zeszłego lata. Co ciekawe, na zdjęciu nie ma dzieci księcia Harry'ego i Meghan Markle, małego Archiego i jego siostry Lilibet. Spośród 12 prawnuków królowej na fotografii znalazło się 3 dzieci Williama i Kate, którzy pojawili się u boku kuzynów, Isley i Savannah Phillips oraz Lukasa, Ilene Tyndale.